Dzień dobry. Zapraszam dzisiaj do zrobienia kołnierzyka, który jest w zasadzie jednoczęściowy, ale będzie składał się z takich dwóch połówek do sukieneczki, która ma rozcięcie z przodu, a raczej z tyłu. Oczywiście można ten kołnierzyk zrobić również w jednej części. Wtedy będziemy robić tylko tak jak tutaj i w jednej części, ale tutaj po prostu należy rozszerzyć wtedy liczbę tych motywów. Ten kołnierzyk jest, ma tutaj 8 cm, w zasadzie w tym miejscu najszerszym 7, no prawie 8, prawda? 8 cm. Natomiast w całości zmierzymy go. Do środka, więc ma 50 cm. W całości. Kołnierzyk nazwałam dwa w jednym, dlatego że możemy go nosić na prawej stronie. Uważam, że ta jest prawa strona. Jest to wzór taki 3D i on jest inny na lewej stronie, która też może być spokojnie prawą stroną. Tak ona wygląda. I z jednej strony jest ładny i z drugiej moim zdaniem. Moje kołnierzyki nie są krochmalone i w całości tak wygląda. Jeszcze należy tutaj sobie przyszyć guziczek. Mam tylko pętelkę. Na początek jak zwykle serdecznie dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze, za lajki, za subskrypcje, za wirtualne kawy, które czasem otrzymuję od Was. Aby postawić taką kawę, należy kliknąć w link, który znajduje się pod spodem w opisie do filmu. Jeśli ktoś będzie potrzebował schematu, to postaram się go zamieścić na moim blogu. Link również podaję zawsze w opisie pod spodem do filmu. A teraz zapraszam do wspólnego szydełkowania. Bardzo proszę jeszcze, jeśli będziecie prezentować swoje prace w mediach, o oznaczenie mnie jako autorki tego projektu. Zrobię ten kołnierzyk z kordonka firmy Malwa, Tex 180. Ja mam na takiej dużej szpuli. Użyję do tego szydełka 1,5 mm, ale do zrobienia pierwszego łańcuszka można użyć większego szydełka. Ja tutaj mam 1,75 albo zrobić tym szydełkiem 1,5 mm, tylko bardzo luźny łańcuszek. I zaczynam od zrobienia 120 oczek łańcuszka. U mnie zawsze to już jest jako pierwsze. Robię 120 oczek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proszę zrobić 120 oczek łańcuszka. Mam 120 oczek łańcuszka. Teraz zmieniam szydełko na 1,5 mm. I zamiast pierwszego słupka robię dwa oczka łańcuszka. I teraz narzut, wbijam szydełko w czwarte oczko, ponieważ te trzy pierwsze oczka zastąpią mi pierwszy słupek. Wbijam szydełko tutaj pod dwie nitki i robię słupek. Będziemy robić teraz słupki pojedyncze. Zrobiłam dwa słupki, robię oczko łańcuszka. I kolejne dwa słupki, ale wbijam szydełko cały czas w oczko. Kolejne. Nie omijam żadnego oczka. Robię dwa słupki, słupek i kolejny słupek w kolejnym tutaj oczku. I oczko łańcuszka. I to będzie motyw pierwszego rzędu, bo teraz będziemy robić w rzędach. I znowu robimy dwa słupki, słupek i słupek. Oczko łańcuszka. Słupek. Słupek. Oczko łańcuszka. Robię 60 takich słupków. Mam 2, 4, 6, 8. Teraz będzie dziewiąty
i 10. Po każdej parze słupków robię oczko łańcuszka. I tak robimy, aż zrobimy 60 słupków. Proszę sobie zrobić. Musimy tylko uważać, żeby nam się tutaj ten początkowy łańcuszek nie przekręcał, bo będzie wtedy to brzydko wyglądało. Więc na to proszę zwracać uwagę, żeby on leżał właśnie tak prosto. I robimy 60 słupków. Czyli 30 par po każdej parze słupków oczko łańcuszka. Mam 60 słupków. Teraz będę robiła w drugą stronę, ale na początek 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Przekręcam robótkę i robię drugi słupek na tym słupku. I oczko łańcuszka. I teraz będę robiła to samo co w pierwszym rzędzie, również słupki, ale słupki reliefowe, tak zwane. I będą to słupki w tym rzędzie reliefowe tylne, czyli będę wbijała szydełko od tyłu robótki. Wbijam szydełko od tyłu, kolejny słupek i tutaj wyciągam nitkę i przerabiam. Jeden słupek i drugi w ten sam sposób. Reliefowe cały czas robimy słupki. I oczko łańcuszka. Tak jak było, czyli dwa słupki i oczko łańcuszka. I znowu słupek. Wbijam szydełko od lewej strony do prawej. Tak? Od spodu do góry. Tutaj w ten sposób. Można sobie przekręcić robótkę na bok, to będzie nam wtedy lepiej. Jeden słupek, drugi słupek tak samo, czyli z tej strony chwytamy i robimy słupek. One potem nam się poprzesuwają, te słupki, tak? Tak to wygląda i oczko łańcuszka. I znowu. Będzie nam wychodził wzór taki trochę wypukły, 3D. I przerabiamy. Oczko łańcuszka. I znowu słupek reliefowy tylny. Reliefowy tylny. Oczko łańcuszka. Tak to wygląda z tej strony, a z tej strony w ten sposób. Dlatego, tak jak mówiłam na początku, będzie to taki kołnierzyk, można powiedzieć, dwustronny. Z jednej strony będzie troszkę inny i z drugiej troszkę inny, ale można nosić go na obie strony. I tak robimy w tym rzędzie aż do końca. Słupek reliefowy tylny, słupek reliefowy tylny. Albo lewy i oczko łańcuszka. I proszę sobie zrobić tak do samego końca. Aż dotąd, do końca. Jeszcze raz pokazuję. Wbijamy szydełko od dołu do góry i za ten słupek zahaczamy, wyciągamy nitkę, przerabiamy dwie i dwie. I znowu kolejny. Przerabiam dwie, dwie i oczko łańcuszka. I robimy tak do końca ten rząd. Doszłam do końca i na końcu robię dwa słupki zwykłe, tak jak było na początku, więc słupek na słupku i drugi słupek w trzecim oczku, bo te oczka zastąpiły mi pierwszy słupek.
I znowu robię dwa słupki na początku zamiast pierwszego, trzy oczka. Przekręcamy. I drugi słupek na słupku. Teraz w trzecim rzędzie robię dwa oczka łańcuszka i będę robiła słupki podwójne, również reliefowe. Słupek podwójny reliefowy, tylko że tym razem przedni, czyli wbijam szydełko od przodu pod słupek, wyciągam nitkę i przerabiam tak jak słupek podwójny. Teraz 5 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5 i drugi słupek reliefowy podwójny. W czwartym słupku, czyli omijamy 1, 2, 3, w czwartym słupku robię słupek reliefowy przedni podwójny. 5 oczek, 1, 2, 3, 4, 5 i słupek reliefowy na czwartym słupku. I taki motyw będziemy przerabiać do końca. 5 oczek. 1, 2, 3, 4, 5 i słupek podwójny na czwartym słupku. 5 oczek. I słupek. Jeśli ktoś nie lubi robić słupków reliefowych, to może robić również zwykłe. I tak samo wyjdzie ładny kołnierzyk zrobiony tym wzorem, tylko nie będzie po prostu taki wzór 3D, tylko zwykły. Ale spokojnie można robić zwykłymi słupkami. I robimy tak do końca. Takie motywy. Zrobiłam do końca i tutaj ostatni motyw. 5 oczek. I zostały nam tylko 3 słupki tutaj, więc robimy na trzecim słupku. Słupek podwójny, reliefowy, przedni. 2 oczka łańcuszka. I dwa słupki na końcu. Słupki zwykłe, pojedyncze. Trzy oczka łańcuszka. Przekręcamy. I drugi słupek. Teraz czwarty rząd. Zrobiłam dwa słupki i robię teraz trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I na tym słupku robimy pół słupek. Natomiast tutaj robię 7 półsłupków na tej poprzeczce pierwszej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na słupku również robię półsłupek, a na tej kolejnej poprzeczce robię teraz 3 tylko. 1, 2, i 3, 3 półsłupki. Tutaj było 7, na słupku 1 i 3. Teraz robimy 6 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odwracam robótkę. Wbijam szydełko tutaj w środkowy półsłupek, czyli liczymy 1, 2, 3 w ten czwarty, bo było 7. Tak?
Jeszcze raz. 1, 2, 3, tutaj czwarty. Robię oczko ścisłe. Teraz oczko łańcuszka. I znowu przekręcam robótkę. I na tym łańcuszku tutaj robię również 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tutaj półsłupek łączę właśnie z tą poprzeczką. I teraz jeszcze 3 półsłupki. 1, 2 i 3. Czyli w sumie mamy tutaj również 7 półsłupków. Tak? Na każdej poprzeczce będzie 7 półsłupków i na słupku półsłupek. I takie motywy będziemy powtarzać. Tutaj będziemy mieć 7 takich właśnie motywów tutaj, takich łuków. Więc znowu robię tutaj 7 półsłupków na poprzeczce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na słupku półsłupek. Na kolejnej poprzeczce robimy 3. 1, 2, 3. Teraz 6 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odwracam, przekręcam. I łączę oczkiem ścisłym tutaj na środku, czyli omijamy 1, 2, 3 w czwartym półsłupku. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. I znowu przekręcam robótkę i robię tutaj 7 półsłupków na łańcuszku tym. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Łączę półsłupkiem i jeszcze 3. Półsłupki. 1, 2, 3 i na słupku półsłupek. I takie motywy robimy sobie do końca tego rzędu. Proszę sobie tak zrobić. Pokażę jeszcze raz. Teraz robimy 7 półsłupków na poprzeczce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, półsłupek na słupku, 3 półsłupki na kolejnej poprzeczce, 1, 2, 3, 6 oczek łańcuszka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Przekręcam, łączę oczkiem ścisłym na środku tej poprzeczki, czyli 1, 2, 3, w czwartym półsłupku. Oczko łańcuszka. Odwracam. I tutaj na tym łańcuszku robię 7 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Łączę półsłupkiem. I jeszcze 3 półsłupki na tej poprzeczce. 1, 2, 3. I proszę sobie zrobić do końca rząd. Na końcu robię znowu 3 oczka. I 2 słupki. Słupek na słupku tutaj. I słupek na oczkach. I tak wygląda ten rząd. Mamy tutaj 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 takich elementów w tym rzędzie. Teraz znowu robię 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka i drugi słupek na tym słupku. To jest piąty rząd. I teraz robię jedno oczko łańcuszka. Teraz tutaj na tych półsłupkach będę robiła słupki. Robię narzut, słupki pojedyncze. Pierwszy słupek, oczko łańcuszka po każdym słupku. Drugi słupek, oczko łańcuszka. Trzeci słupek, oczko łańcuszka. I teraz tutaj po trzech słupkach robię słupek, oczko i w tym samym miejscu również słupek i oczko. Czyli tutaj zwiększam o jeden słupek. Będziemy mieć 1, 2, 3, 4, 5, w sumie 8 słupków. 6, 7 i 8. 8 słupków, oczko, łańcuszka w tym motywie. Więc robię tutaj 3, tutaj podwójne słupki i tutaj 3. Oczko, łańcuszka i przechodzę do kolejnego łuku tutaj i znowu robię to samo, czyli 3 słupki. Słupek, oczko. Słupek, oczko. Słupek, oczko i teraz 2 słupki w tym samym miejscu. Słupek, oczko i w tym samym miejscu drugi słupek. Słupek i oczko. I 3 słupki. Słupek, oczko. Słupek, oczko. Słupek, oczko. I przechodzę do kolejnego motywu. Słupek, oczko, słupek, oczko, słupek, oczko i w tym miejscu robimy 2 słupki. Słupek, oczko i słupek, oczko. Proszę zrobić sobie tak do końca ten rząd piąty. To jest piąty rząd. Na końcu robię 2 słupki. I znowu 3 oczka zamiast pierwszego słupka i drugi słupek. Przekręcamy robótkę i będzie to rząd szósty. W szóstym rzędzie robię tutaj oczko łańcuszka i znowu będę robiła słupki reliefowe tylne, więc pojedyncze tutaj narzut, wbijam szydełko od tyłu, wyciągam nitkę i przerabiam. Oczko łańcuszka, wbijam szydełko od tyłu i przerabiam. Oczko łańcuszka i słupek. Robimy to samo co tutaj, tylko że słupki reliefowe, tylne. Oczko łańcuszka po każdym słupku, wbijam szydełko od tyłu, przerabiam. Oczko łańcuszka. I tutaj znowu, tutaj gdzie miałam te 2 słupki, robię 2 oczka łańcuszka. I znowu słupek reliefowy, bo bardzo nam się będzie zacieśniać. I oczko. Słupek, oczko. Słupek, oczko.
i słupek. Taki będzie motyw w tym rzędzie szóstym. Teraz tak, tutaj między słupkami nie robię oczka, przechodzę od razu do następnego motywu, więc robię słupek reliefowy. Tak to będzie wyglądać. Oczko łańcuszka, drugi słupek reliefowy, oczko łańcuszka, trzeci słupek reliefowy, oczko łańcuszka i czwarty słupek reliefowy. I teraz robię dwa oczka łańcuszka po czwartym, czyli tutaj na samym wierzchołku. Jeden, dwa oczka. I znowu słupek reliefowy, oczko łańcuszka, słupek reliefowy, oczko, słupek reliefowy, oczko i słupek. I to właśnie będą motywy w tym rzędzie. Proszę sobie tak zrobić do końca ten rząd. Tak on wygląda. Robimy do końca. Teraz kolejne słupki. Tutaj właśnie trzeba pamiętać tylko, że tutaj na górze robimy dwa oczka na poprzeczce po słupku, natomiast wszędzie tylko jeden słupek i robimy słupki reliefowe tylne, czyli wbijamy szydełko od tyłu robótki i przerabiamy słupek. Oczko łańcuszka po każdym słupku, natomiast po czwartym słupku mamy dwa oczka. Znowu oczko. I teraz dwa oczka, tak? I tutaj znowu słupek, oczko. I proszę zrobić tak do końca tego rzędu. Na końcu oczko łańcuszka i dwa słupki, słupek na słupku. I znowu zamiast pierwszego słupka trzy oczka odwracamy. I teraz rząd siódmy. Na początek, tak jak zawsze, dwa słupki. I teraz słupek reliefowy przedni. Tutaj nie robię oczek. Wbijam szydełko z tej strony. Teraz robię słupek. I po każdym słupku będziemy teraz robić dwa oczka. Dwa oczka, słupek. Przedni reliefowy, dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka. Słupek, dwa oczka, mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 słupków i teraz będę te dwa słupki łączyła górą, więc robię słupek, dwa słupki reliefowe łączone górą, jeden słupek i drugi, w ten sposób mamy. I znowu dwa oczka i słupek reliefowy przedni, dwa oczka, robimy tak 7 słupków, 1, 2, po każdym słupku dwa oczka, 3, 4,
pięć, sześć, dwa oczka, sześć, bo siódmy już będzie łączony, tak? Mamy tutaj łączony z jednej strony i z drugiej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 słupków i teraz 2 słupki łączone górą. Jeden słupek i drugi. I zaczynamy kolejny motyw. W ten sam sposób, tak? Więc 2 słupki, 2 oczka, słupek reliefowy przedni, 2 oczka, słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka i słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka i dwa słupki łączone górą. I proszę sobie zrobić do końca właśnie takie motywy. Na końcu również robię dwa słupki. Zwykłe pojedyncze. I zaczynam od dwóch słupków. Zamiast pierwszego trzy oczka. To będzie rząd ósmy. Teraz wbijam szydełko tutaj i robię drugi słupek. I teraz robię słupki reliefowe tylne. Robię, omijam ten jeden słupek i tutaj będę robiła słupek reliefowy tylny. Robię tak samo jak wcześniej, po każdym słupku dwa oczka i słupek reliefowy tylny, dwa oczka, słupek reliefowy, dwa oczka, słupek reliefowy, dwa oczka, słupek reliefowy, dwa oczka i słupek reliefowy. Mam tutaj na początku 1, 2, 3, 4, 5, 6 słupków, 2 oczka i tutaj, gdzie miałam te słupki łączone, robię teraz słupek reliefowy tylny, jeden słupek na tym połączeniu. Jeszcze raz. I do końca robimy to samo. Dwa oczka, tutaj słupek na słupku, dwa oczka, 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 słupek na słupku, dwa oczka i teraz robimy tylko właśnie słupki reliefowe i na tym połączeniu również jeden słupek reliefowy tylny i dwa oczka i tak robimy do końca, słupek, dwa oczka, tak to wygląda z tej strony, a tak z tej. Proszę sobie zrobić tak do końca. Widać, że właśnie ten kołnierzyk może być noszony i na tej stronie, i na tej jest też właśnie wszystko w porządku. Na końcu również robię tutaj bez oczka dwa słupki zwykłe. Jeden i drugi. I znowu robię trzy oczka łańcuszka. I
teraz już, żeby zaokrąglić, nie robię drugiego słupka w ostatnim prawie już okrążeniu, przepraszam, rzędzie, tylko robię słupek reliefowy przedni od razu na słupku. Zrobiłam tylko 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. I znowu robimy tutaj 2 oczka i słupek reliefowy przedni. 2 oczka, słupek reliefowy przedni. 2 oczka, słupek reliefowy przedni. 2 oczka, słupek. 2 oczka. Teraz tutaj jeszcze jeden słupek. 2 oczka. Tutaj, gdzie było właśnie połączenie tych słupków, zrobię sobie teraz może 3 oczka i tutaj pół słupek. Na tym słupku pół słupek. Tak to będzie wyglądać. I znowu 2 oczka, żeby nam się nie myliło, to może róbmy 2 oczka. 2 oczka i słupek na słupku. Więc będzie tutaj jeden słupek na motywie, 2 oczka. Drugi słupek, 2 oczka. Trzeci słupek, 2 oczka. Czwarty słupek, 2 oczka. Piąty słupek, 2 oczka. I szósty słupek. 6 słupków, 2 oczka. A tutaj pół słupek. Tak to będzie wyglądać. Więc motyw jest taki. 2 oczka, słupek reliefowy przedni. 2 oczka i słupek. W sumie 6 słupków, a po każdym słupku 2 oczka. Dwa oczka i tutaj pół słupek. I robimy tak do końca. Ten rząd 9. Na końcu rzędu zrobiłam również 1, 2, 3, 4, 5, 6 słupków. I robię jeszcze słupek zwykły. Bijam szydełko tutaj w trzecie oczko. 1, 2, 3, bo te oczka zastąpiły mi pierwszy słupek. I robię tutaj słupek taki wydłużony. Najpierw przerabiam jedną pętelkę, potem dwie i dwie. W ten sposób mi wyjdzie takie może zaokrąglenie. Teraz robię oczko łańcuszka. Przekręcam robótkę. I teraz o, na tej poprzeczce, bo tutaj nie było oczka, tu mam od razu poprzeczkę. Robię tutaj sobie dwa. 1, 2 półsłupki. Teraz już będę obrabiała kołnierzyk. I na oczku, przepraszam, na słupku półsłupek. I na każdym półsłupku robię pikotkę z 3 oczek. 3 oczka łańcuszka, wbijam szydełko pod 2 nitki i oczko ścisłe robię. Na poprzeczce robię 2 słupki, półsłupki. 1, 2. I na słupku półsłupek. I pikotka. 1, 2, 3. Pikotkę. 2 półsłupki. 1, 2. Na poprzeczce i na słupku półsłupek. I pikotka. 1, 2, 3. Z 3 oczek. Oczko ścisłe. 2 półsłupki. I pikotka. Trzeci półsłupek i pikotka na tym trzecim.
Tak będę obrabiała do samego końca, ale pokażę cały motyw. Dwa półsłupki na poprzeczce, jeden półsłupek na słupku i na słupku każdym pikotka. 1, 2, 3 z trzech oczek. Natomiast tutaj robię dwa półsłupki. Omijam ten półsłupek, nie robię na nim i z drugiej strony robię 2, 1, 2 półsłupki i na tym słupku będzie pikotka. Tak to będzie wyglądać. Mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5 na początku pikotek, a potem będzie po 6 na każdym słupku. Tutaj na pierwszym nie zrobiłam, bo wydaje mi się, że tutaj jest zbędna ta pikotka. A teraz robimy pikotkę z trzech oczek. 1, 2, 3. Wbijam szydełko i oczko ścisłe. I znowu robimy dwa półsłupki. I na słupku półsłupek z pikotką. Dwa półsłupki. Półsłupek na słupku, pikotka. Kotka ostatnia. I dwa półsłupki. I proszę zrobić sobie tak do końca. Mamy tutaj w motywie 1, 2, 3, 4, 5, 6 pikotek. A tutaj, gdzie był półsłupek, nie robimy. Prawda? Zrobiłam do końca. I tutaj na ostatnim słupku robię tylko oczko ścisłe. I ja już odcinam nitkę, chociaż można by było zrobić sobie jeszcze tutaj na tym brzegu półsłupki, o tutaj aż do tego miejsca i potem ewentualnie jeszcze dół obrobić, ale ja tutaj nie będę robiła, bo uważam, że będzie tutaj bardzo grubo. Wystarczy mi w ten sposób, więc obcinam tutaj nitkę, a tę nitkę chowam po prostu między oczkami. Można tutaj igłę nawlec, a można po prostu szydełkiem ją poprzeplatać. Tutaj najlepiej właśnie tutaj na górze ją włożyć, tak, żeby nam się nie wypruwała. I teraz przechodzimy do drugiej części. Ja nie będę pokazywać już drugiej części, ponieważ drugą część robimy identycznie jak tę pierwszą. Zaczynam tutaj sobie od środka. Pokażę, jak właśnie zacząć. Robię magiczną pętelkę. W ten sposób. I tutaj wbijam szydełko tutaj w to pierwsze moje oczko, gdzie tutaj skończyłam. Wyciągam tę pętelkę. I dopiero teraz wbijam szydełko w kolejne oczko. To jest tutaj. I będę robiła zamiast pierwszego słupka 3 oczka i drugi słupek więc mam dwa słupki tak jak tutaj było oczko łańcuszka dwa słupki od razu wrabiam tę nitkę która mi została tutaj tę końcówkę wbijam szydełko pod dwie nitki znowu słupek słupek i oczko. Dwa słupki.
W każdym oczku właśnie wbijamy szydełko pod dwie nitki. Dwa słupki i oczko. I tak robimy 60 słupków. Również tutaj pilnujemy, żeby nam się łańcuszek nie przekrzywiał, bo będzie brzydko wyglądać. I w każdym kolejnym oczku robię sobie słupek. Słupek, oczko, słupek, słupek i oczko. I tak robimy do końca. Dwa słupki, oczko. Po każdej parze słupków oczko łańcuszka. W sumie mamy zrobić 60 słupków. Tak jak to było w pierwszej części. I dalej robimy wszystko tak samo jak w części pierwszej. Proszę sobie zrobić właśnie drugą część. W ten sam sposób. Doszłam już tutaj do końca. Zrobiłam 60 słupków. Teraz jeszcze pokażę właśnie, jak tutaj na końcu zrobić od razu pętelkę. Tutaj widać, u mnie zostało mi jedno oczko. Nie wiem dlaczego, widocznie gdzieś wbiłam szydełko dwa razy w jedno oczko, może tutaj na początku, nie wiem. W każdym razie nic się nie stało, więc teraz tak, zamiast pierwszego słupka robię trzy oczka łańcuszka. I teraz na pętelkę zrobię 1, 2, 3, 4, 5, 6 oczek zrobimy na pętelkę. Niech będzie 6. Wracam tutaj w to pierwsze moje oczko. Wbijam szydełko tutaj na początek. To sobie potem zacisnę jeszcze. Robię oczko ścisłe. Teraz zaciskam tu mocno. I teraz wrócę z powrotem do mojego tego oczka. Od razu sobie wrobię tutaj tę nitkę. Tylko tak, ta nić musi być z tej strony, a tę sobie wrobimy. I tutaj ja zrobię na tej pętelce pół słupki. 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj mam ten słupek, prawda? Zostały mi te oczka. Od razu przekręcam robótkę i robię drugi słupek obok w tym miejscu, bo na początku były dwa słupki i w ten sposób od razu zrobiłam sobie, tutaj tę nitkę sobie obcinam, od razu sobie zrobiłam pętelkę na mały guziczek, tak? Żeby potem już nie robić. No i dalej robię tak jak zwykle. Teraz oczko łańcuszka i dwa słupki reliefowe. Wbijam szydełko od tyłu, bo to są tylne słupki, tak? Jeszcze raz pokażę. I przerabiam dwie i dwie. I drugi słupek obok. Oczko łańcuszka i znowu dwa słupki reliefowe, tylne. I wszystko powtarzamy to, co pokazywałam w pierwszej części. Proszę sobie zrobić drugą część, tak jak pierwszą. Zrobiłam już do końca drugą część kołnierzyka. Mam już tutaj całość. Jest pętelka na guziczek. Tutaj mam taki guziczek ozdobny, przyszyję go tu w tym miejscu. W ten sposób. I kołnierzyk będziemy mieć gotowy. Ja tutaj nie obrabiałam jeszcze półsłupkami. Jeśli ktoś chciałby, to może sobie tutaj na koniec jeszcze obrobić półsłupkami ten brzeg,
żeby był taki stabilniejszy, mocniejszy. Ja już nie będę tego robić. Przyszyję tutaj guziczek, ale wydaje mi się, że każdy sobie już to spokojnie zrobi, więc nie będę tego pokazywała. Przed przyszyciem guziczka można ten kołnierzyk jeszcze blokować, bo wygląda o wiele ładniej po blokowaniu. Za chwilę pokażę, jak ja blokuję swój kołnierzyk. Ewentualnie można jedynie uprasować żelazkiem i też powinno być dobrze. Ja zawsze blokuję swoje robótki, ponieważ one wtedy wyglądają ładniej, wydaje mi się, i nie wymagają nawet prasowania. Tak wygląda u mnie blokowanie kołnierzyka. Ja go tylko uprałam i rozłożyłam do suszenia w ten sposób. Nawet nie przypinam szpilkami. Wystarczy tutaj ponaciągać, żeby ładnie to wszystko wyglądało. I on nam wyschnie w ten sposób. I wyrównają się wszystkie niedoskonałości, jakie tam były w szydełkowaniu. Tak wygląda ten kołnierzyk po zrobieniu. Mam nadzieję, że każdemu udało się ze mną zrobić taki kołnierzyk. Jeśli nie, to oczywiście jest on do kupienia w moim sklepie. Link zawsze podaję również w opisie do filmu pod spodem. Zatem zapraszam na stronę sklepu do obejrzenia, a może coś jeszcze się innego spodoba z mojego rękodzieła. Zapraszam serdecznie, a dzisiaj dziękuję za wspólne szydełkowanie i również zapraszam do kolejnych filmików. Mam nadzieję, że takie jeszcze będę tworzyć. Zatem do usłyszenia.